Uwaga! Przed obejrzeniem odcinka skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy odcinek UN z jego przeglądu modyfikacji może zagrażać twojemu życiu lub zdrowiu. No, chyba że dasz okejkę, to wtedy nie. O, siemanko stary, kurde, jak ja cię dawno nie widziałem! Ty, robisz coś jutro? Kupę sobie szczelę z rana, potem jeszcze na spacerze, no i pod koniec dnia. Co? Siemanko, ja jestem Enzi i dzisiaj witam was w przeglądzie modyfikacji. Zapraszam! We'll never say goodbye. Okej, modyfikacją, którą chciałbym wam dzisiaj przedstawić, jest Shit Mode, czyli tłumacząc na nasze gówniany mod, i nie nazywa się tak dlatego, że jest jakiś słaby i że jest do dupy, tylko no on jest z dupy. Dobra, nieważne, przejdźmy może do tego, co ta modyfikacja dodaje do naszej gry, bo modyfikacja umożliwia nam załatwianie naszych potrzeb. Dobra, pierwszym przedmiotem, który został dodany, jest kibelek, który możemy sobie skraftować w ten oto sposób. Tutaj będziemy rozmyślać, tutaj będziemy starać się filozofami i będziemy się skupiać tak bardzo, bardziej niż na matmie. No dobra, skoro mamy kibelek i możemy w nim załatwić nasze potrzeby, przydałby się także papier toaletowy, no bo wiecie, nie? Który kraftujemy w ten oto sposób, układając tak papier, otrzymując papier toaletowy. Dobra, weźmy to, bo tutaj w tym pomieszczeniu znajduje się toaleta. Taka toaleta publiczna, bez okien, otwarta, nawet wieśniak tutaj może zajrzeć, zresztą nieważne. Weźmy sobie wodę, napełnijmy muszlę, ponieważ jest to taki stary wychodek, do którego samemu trzeba wlewać wodę. I po prostu to zróbmy. Proszę was, zamknijcie oczy, ok? Dobra, jak widzicie, jest burżuazja, zużyłem od razu 3 toalety i otrzymałem 9 skrawków papieru, które są tutaj nazwane papierem na gównie, tak, dokładnie. I co z tego teraz możemy zrobić? Ta modyfikacja jest tak głupia, nie wiem, czy ją przedstawiam. Okej, co z tego możemy stworzyć? Układając papier w ten sposób, możemy otrzymać shit, czyli klocek gówna, z którego możemy potem utworzyć klocek super gówna, który jest wytrzymały na TNT. Zresztą mogę wam to teraz pokazać. Weźmy sobie klocek super gówna, weźmy TNT, weźmy sobie zapalniczkę. Podejdźmy może gdzieś tutaj. Poukładajmy tego trochę tu. Okej, połóżmy TNT i je podpalmy. Co się stanie? I jak widzicie, to gówno jest niezniszczalne. No dobra, przejdźmy do dalszego przeglądu. Co możemy z tego otrzymać? Gdy stworzymy już sobie klocek gówna, możemy go przepalić. Tak, tutaj przepalamy gówno, nie pomyliłem się. Możemy go przepalić, otrzymując sztabki. Dokładnie. I co z tych sztabek możemy zrobić? Weźmy sobie może drewno i skraftujmy sobie narzędzie po prostu. Zróbmy sobie takie narzędzia gówniane. Czyli zróbmy sobie miecz, zróbmy sobie toporek, zróbmy sobie łopatę i zróbmy sobie kilof. Okej, jak widzicie, wszystko to jest zrobione z gówna i w sumie powiem wam, że te przedmioty nie są aż takie złe, bo spójrzcie, jak łopata potrafi kopać szybko. Tak jak Dieksowa, albo nawet szybciej, więc opłaca się mieć narzędzia z dupy, tak. Dokładnie, ziomeczki. Co jeszcze można zrobić ze sztabek? Ze sztabek możemy sobie skraftować zbroję. Dokładnie, nie mylę się. Chociaż wątpię, żeby to było przyjemne, bo noszenie na sobie odchodów nie jest chyba czymś przyjemnym, ale jest bardzo wytrzymałe. To ja sam nie wiem, ta modyfikacja jest absurdalna. Ale przejdźmy do tego, jak wyglądamy, gdy mamy założone na sobie shit ubrania, czyli gówniane rzeczy. Mamy set z gówna. Wyobraźcie sobie, teraz idziecie tak przez miasto, jest słek, przychodzi do was kumpel i pyta: stary, skąd ty masz taką zajebisty zbroję? A ty mu odpowiadasz: z dupy. I w ten sposób to wygląda.
i modyfikacja przedstawia się w sumie w fajny sposób. Dodaje nam nowe narzędzia, nową zbroję i tak samo nowe klocki, z których możemy sobie zbudować dom, choć nie polecam. Ale aczkolwiek jest to bardzo... No jak to się mówi? Jest to bardzo bezpieczne. Dokładnie, jest o wiele bardziej bezpieczne, niż byśmy sobie zbudowali dom z diaksów. I choć ta modyfikacja jest absurdalna, to spodobała mi się głównie dlatego, że... no, że jest głupia. I spójrzcie, że jak biegniemy, to za nami taka jakby kupa zostaje. No dobra, ziomeczki, wydaje mi się, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że modyfikacja ci się spodobała, pomimo tego, że jest trochę dziwna. Jeżeli tak, to zostaw okejkę, napisz, co myślisz o tej modyfikacji i widzimy się w kolejnym odcinku. Tak więc, siemanko, cześć, pa, pa.